Wojna w Ukrainie może zagrażać Polsce. Tak uważa większość Polaków CPOS, 73%. Polaków obawia się, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski. 73%. Badanych Polaków nadal uważa, że wojna na Ukrainie może zagrażać bezpieczeństwu Polski, wynika z sondażu CPOS. Z danych wynika jednocześnie, że w porównaniu z poprzednimi badaniami obawy zmniejszają się. W majowym badaniu CPOS zapytał Polaków, co sądzą o zagrożeniach związanych z wojną oraz o pomocy udzielanej Ukraińcom. Jak wyjaśniono, wszystkie wykorzystane w tym bloku pytania zostały postawione już po raz drugi lub trzeci od początku rosyjskiej inwazji, co pozwoliło uchwycić niektóre zmiany w nastrojach i opiniach Polaków. W maju 29% badanych na pytanie, czy wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 44%. Odparło, że raczej tak, 18%. Uznało, że raczej nie, 3%. Że zdecydowanie nie, a 6%. Nie miało zdania. Wzrost poczucia, że wojna rozprzestrzeni się na inne kraje według CPOS, chociaż nadal blisko 3/4 respondentów, 73%, obawia się, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, to te obawy stopniowo zmniejszają się w porównaniu z poprzednimi badaniami. Na przełomie lutego i marca, a zatem tuż po wybuchu wojny, przekonanie, że sytuacja zagraża bezpieczeństwu Polski, wyrażało 85% ankietowanych, a miesiąc później było to 79%. Autorzy badania zauważają, że spadkowi obaw przed zagrożeniem dla Polski towarzyszy jednocześnie wyraźny 15-punktowy wzrost poczucia, że wojna rozprzestrzeni się na inne kraje. 40% badanych uważa, że nastąpi eskalacja konfliktu, wojna obejmie inne kraje, z kolei 30% ocenia, że wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje. Natomiast 30% badanych nie ma w tej kwestii zdania. W maju 89% badanych na pytanie, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem, odpowiedziało, że tak, 7%. Odparło, że nie, natomiast trudno powiedzieć, wskazało 4%. CPOS zaznaczył, że choć poparcie to utrzymuje się na tak wysokim poziomie, to warto zwrócić uwagę, że i w tym przypadku mamy do czynienia z łagodną tendencją spadkową. Na przełomie lutego i marca za przyjmowaniem ukraińskich uchodźców było 94% respondentów, a miesiąc później 91%. Mniej chętnych do pomocy? Spadek w porównaniu z poprzednimi badaniami można obserwować również w deklaracjach dotyczących niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na pytanie, czy pan, sama, lub ktoś z pana i gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy, 54% badanych odpowiedziało tak, natomiast 46% nie. Autorzy badania zwracają uwagę, że poziom deklaracji niesienia pomocy Ukraińcom nie jest zróżnicowany w zależności od poglądów politycznych i pozostaje zbliżony zarówno na prawicy 54%, w centrum 57%, jak i na lewicy 56%. Zróżnicowany jest on natomiast w zależności od stopnia zainteresowania polityką i jest tym wyższy, im bardziej badani się nią interesują, 72%. Wśród osób deklarujących bardzo duże zainteresowanie polityką wobec 48%. Wśród deklarujących zupełny brak zainteresowania. Według CPOS odsetki deklaracji i udzielania pomocy ukraińskim uchodźcom różnią się także w zależności od regionu kraju, w którym mieszkają badani. Najwyższy odsetek jest odnotowywany w województwie mazowieckim, 60%. Dalej plasują się makroregion wschodni, czyli województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie, 56%, makroregion północny, czyli województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, 55%, makroregion południowy, czyli województwa śląskie i małopolskie, 54%, makroregion północno-zachodni, czyli województwa wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, 53%, makroregion południowo-zachodni,
czyli województwa dolnośląskie i opolskie 52%, i wreszcie makroregion centralny, czyli województwa łódzkie i świętokrzyskie 44%. Ocena pomocy uchodźcom z Ukrainy. CPOS zapytał także o ocenę pomocy, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy. 65%. Badanych uznaje, że pomoc oferowana ukraińskim uchodźcom przez nasz kraj jest wystarczająca, 22%. Uważa z kolei, że jest zbyt duża, 8%. Oceniło, że jest zbyt mała, natomiast 5%. Nie ma w tej kwestii zdania. Wyjaśniono, że w tej kwestii opinie Polaków nie zmieniły się znacząco od czasu pomiaru sprzed miesiąca, choć urosła trochę grupa badanych uznających pomoc Polaków dla Ukraińców za zbyt dużą, wzrost z 18% w kwietniu. W maju na pytanie o to, czy społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie, 40%. Badanych oceniło, że raczej tak, zaś 17%. Zdecydowanie tak. Natomiast na odpowiedź raczej nie, wskazało 26% badanych, a na odpowiedź zdecydowanie nie, 12%. 5%. Nie ma zdania. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 rok. Na próbie liczącej 1087 osób, w tym 58,9%. Metodą CAPI 28,7%. CATI i 12,4%. CAVI